Witam na kanale Zielona Alternatywa. Są zielone świątki, dookoła wszędzie pięknie zielono, słoneczna pogoda i co najważniejsze, w ogrodzie robi się coraz bardziej kolorowo, między innymi dlatego, że zaczynają obficie kwitnąć byliny. I na dzisiejszym filmie pokażę przede wszystkim byliny, które akurat teraz, na przełomie maja i czerwca, dostarczają najwięcej kolorów. Zapraszam. Najważniejsze byliny w moim ogrodzie pod koniec maja to są łubiny. I przy okazji są to moje ulubione w ogóle byliny. Wprawdzie mam masę różnych gatunków odmian i głównie mój ogród preriowy kwitnie w lecie, więc są to przede wszystkim byliny lata, ale zawsze miałam słabość i nadal mam słabość do łubinów. Ja kojarzę łubiny z naszym rodzinnym ogródkiem i zawsze mi się bardzo podobały i zawsze chciałam mieć w moim ogrodzie te łubiny. Ale tak jak mówiłam na poprzednich filmach, na początku miałam straszne problemy, żeby w ogóle cokolwiek z tych łubinów u mnie urosło. I stwierdziłam w pewnym momencie, że albo jestem tak słabym ogrodnikiem, albo coś jest nie tak z moim ogrodem, że ewidentnie te warunki im tutaj nie pasują. Też na poprzednich filmach już mówiłam, że kiedyś kupiłam kilkanaście sztuk łubinów w sklepie ogrodniczym w różnych kolorach i niestety praktycznie żadna z tych roślin nie przetrwała. Ale od tamtej pory przez kilka lat metodą prób i błędów udało mi się wyhodować kilkadziesiąt sztuk łubinów. I teraz to jest pierwszy sezon, kiedy jestem w miarę zadowolona z tej ilości i z tych kolorów, które mam. Oczywiście tych łubinów u mnie zawsze będzie za mało i zawsze będę dosadzać, ale w tym roku ten efekt naprawdę jest całkiem przyzwoity. W tej części ogrodu, gdzie jesteśmy, są praktycznie same fioletowe i granatowe, ale ja mam w ogóle słabość do tych roślin, więc nie ma znaczenia, jaki kolor mają. Później pokażę w innej części ogrodu, że są też białe, żółte, różowe, praktycznie bordowe. I staram się, żeby tych roślin było u mnie jak najwięcej. Dlatego też w tym roku zasiałam w warzywniaku po raz kolejny jedną torebeczkę nasion. Zawsze kupuję miks nasion i zobaczymy, czy w tym roku urosną. W ubiegłym roku udało mi się taką metodą wyhodować kilkadziesiąt sztuk, bo ze wschodami łubinów nigdy nie wiadomo, bo czasem one urosną, czasem nie. Tak jak zresztą z warzywami, że czasem dany rok jest dobry dla jednego warzywa, dla innego gorszy. Ja łubiny sieję co roku. Kupuję torebeczkę jedną, czy też kilka czasem nasion i wysiewam w warzywniaku na grządkę. A później, jeżeli one właśnie urosną, to przesadzam na miejsce docelowe na rabatę. I kilka lat temu zdarzało się, że albo wzeszła jedna roślinka, albo wcale. Dlatego nigdy nie nastawiam się, że będę miała nie wiadomo ile tych roślin. A rok temu zasiałam nasiona z jednej torebki i bardzo dużo miałam właśnie łubinów taką metodą. Wydaje mi się, że wszystkie te nasiona wzeszły i ja te rośliny przesadziłam na rabaty i one w tym roku kwitną. To jest jedna z metod mojego pozyskiwania łubinów, czyli po prostu siew co roku z nasion. Drugi sposób to jest siew z własnych nasion, ale ja to robię właściwie w ten sposób, że pozwalam im się rozsiewać na tych rabatach, gdzie rosną. Ja traktuję łubiny przede wszystkim jako samosiejki. Dlatego, kiedy łubiny przekwitną, nie wycinam wszystkich kwiatostanów. Zostawiam część, aby te nasiona mogły dojrzeć i kiedy one spadną, zawsze jakieś samosiejki mam. Czyli to jest moja druga i tak naprawdę też podstawowa metoda rozmnażania i pozyskiwania łubinów. Czyli właśnie są to samosiejki. I zawsze na wiosnę tutaj w pobliżu tych starych roślin znajduję nowe młode roślinki i ja je też przesadzam i mam wtedy nowe egzemplarze. A tak naprawdę te pierwsze solidne rośliny, które tutaj rosną, to są rośliny, które ukopałam od mojej mamy. Bo kiedy ja nie mogłam sobie poradzić i kiedy one u mnie w ogóle nie rosły, stwierdziłam, że ostatnia szansa na sprawdzenie, czy tutaj warunki są dobre dla nich, czy nie, to jest wzięcie roślin od mojej mamy.
bo tam były rośliny wieloletnie, solidne krzaki, pięknie kwitnące. Ja po prostu ukopałam kilka tych roślin, wsadziłam tutaj. Wiadomo, że przekopywanie łubinów jest bardzo trudne, bo one mają głęboki korzeń, ale one się tutaj przyjęły. Bardzo dbałam o to, żeby one urosły. I akurat w tym miejscu, które teraz pokazuję, te rośliny mateczne to są właśnie rośliny od mojej mamy. Czyli sprawdzone źródło roślin to też jest dobra metoda na własne uprawy. I dzięki mamie, dzięki roślinom od mojej mamy, miałam pierwsze łubiny i wtedy tak naprawdę stwierdziłam, że jednak coś może z tych łubinów tutaj być. I tak się zaczęła moja przygoda z łubinami. Zaraz pokażę w innych miejscach, jakie są piękne kolory i jaka może być tęczowa rabata dzięki temu jednemu gatunkowi. Dla takiego widoku warto było czekać kilka lat, chociaż oczywiście wolałabym, żeby efekt był natychmiastowy. Tutaj rosną przede wszystkim rośliny, które wyhodowałam właśnie z tych torebkowych nasion rok temu, ale są też rośliny starsze, które przekopywałam z innych części ogrodu. I tutaj widać, jaki jest już wachlarz kolorów. Od ciemnych fioletowych, granatowe są też różowe, prawie bordowe, bladofioletowe. Naprawdę ta gama kolorów jest bardzo zróżnicowana i dzięki temu ta rabata jest bardzo kolorowa. No i o tej porze, kiedy moje pozostałe byliny, te letnie i późnoletnie, jeszcze są zielone, to łubin tutaj jest najważniejszą rośliną kwitnącą. Przepiękny kolor, ciemnoczerwony, właściwie bordowy. Bordowy i biały. Bladofioletowy. Jeszcze w środku jest jeden w kolorze takim różowym. A te kolory są takie zmiksowane, dlatego że w ubiegłym roku nie do końca wiedziałam, na jaki kolor będą te rośliny kwitły, ale też mi nie zależało na jakiejś prawidłowości sadzenia, więc sadziłam po kolei, ale też czasem ciężko było rozdzielić te rośliny. Nie chciałam, żeby one chorowały przy przesadzaniu, dlatego sadziłam kilka roślin naraz. I dlatego teraz zdarza się, że kwitnie kilka roślin różnego koloru w jednym miejscu i to wygląda, jakby jeden krzak miał kilka kolorów, a tak naprawdę jest to kilka roślin. Fioletowy z białym i fioletowy z żółtym. A tutaj przypadkowa kompozycja dwóch kolorów, biały i ciemnoczerwony. Ten czerwony naprawdę jest wyjątkowy. Łososiowy z żółtym. Chyba jedyny egzemplarz w moim ogrodzie. Wydaje mi się, że bardzo rzadki kolor. Łubiny są też oczywiście w kolorze różowym. A kolor fioletowy czy granatowy wydają się dosyć pospolite. Ale ja każdy kolor łubinu przyjmę. Ta roślina jest wyjątkowo rozrośnięta. Ma kilka lat i widać, ile tutaj jest kwiatostanów. Łubiny są to rośliny wyjątkowo miododajne. I słychać, ile tutaj jest owadów, słychać brzęk. Widać też, jak dużo tutaj owadów kręci się wokół tych roślin. Dla mnie łubiny są to też rośliny na bukiety. Mają wyjątkowo przyjemny zapach. Ja bardzo lubię zapach łubinów. Dla niektórych łubiny w ogóle nie pachną, ale ja bardzo lubię ten ich delikatny, taki nietypowy zapach. I świetnie sprawdzają się jako rośliny do wazonów, na bukiety. Bardzo długo wytrzymują w wodzie i przepięknie wyglądają, szczególnie jeżeli zrobimy bukiet właśnie z łubinów w kilku kolorach. Kolejna wartościowa i przepiękna bylina, kwitnąca pod koniec maja, to wielosił błękitny. Wielosił to dla mnie nowość. Kilka lat temu nie miałam pojęcia, że taka roślina istnieje. U mnie tutaj rośnie trzeci rok, ale tak naprawdę to jest drugie kwitnienie. I wydaje mi się, że w tym sezonie dopiero jestem w stanie ocenić tą roślinę w całym cyklu. I myślę, że to już będzie ten sezon, kiedy ja wielosiła rozmnożę, dlatego że robi ogromne wrażenie, nie tylko na mnie, ale też na owadach, bo kręci się tutaj więcej owadów niż przy łubinach nawet. Wielosił zaczął kwitnąć ponad tydzień temu, kiedy jeszcze na przykład łubiny nie kwitły i to była na pewno najważniejsza roślina w moim ogrodzie dla owadów. Na pewno jest bardzo miododajna, a poza tym ma przepiękny błękitny kolor i przy tej ilości zieleni dookoła
niesamowicie przyciąga uwagę. No i co najważniejsze też, przy takich warunkach, jakie panują w moim ogrodzie, jest to też roślina bardzo odporna i na suszę, i na wiatr, bo oczywiście tutaj wieje, nawet teraz widać. Mrozoodporna, nie wymagająca jakiejś specjalnej uwagi, bardzo ładnie się rozrasta. Ja w tym roku też rozmnożę przez podział. Rok temu po przycięciu wielosił zakwitł też drugi raz w sezonie, więc pod wieloma względami i również tym, że powtarza kwitnienie, to jest bardzo cenna roślina, bardzo prosta w uprawie. No i przede wszystkim niesamowita ze względu na ten błękitny kolor. Kolejna ciekawa i pięknie kwitnąca roślina pod koniec maja to jest rdest wężownik. Mam tylko dwie sztuki i oczywiście będą przeznaczone w tym roku na rozmnożenie, dlatego że to jest bardzo obiecująca i bardzo ładna roślina. Tak jak teraz widać, ma śliczny, blado-różowy kolor. Dookoła jeszcze jest masa zieleni, bo pozostałe rośliny jeszcze nie kwitną. A dzięki tym kwiatostanom to miejsce jest wyjątkowo rozświetlone. Bardzo ładny kolor, roślina miododajna, też kręci się tutaj masę owadów. Roślina prosta w uprawie i bardzo cenna przede wszystkim ze względu na to, że tak wcześnie kwitnie. A to Amsonia, przepiękny błękitny kolor. Właściwie Amsonia teraz już powoli przekwita. Ona zaczęła kwitnąć mniej więcej wtedy co wielosił, może nawet troszkę wcześniej. I teraz już powoli te płatki będą opadać. Przepiękna roślina, delikatna, o niespotykanym blado niebieskim kolorze. Ma poza tym dosyć ciekawą strukturę, pokrój. Kiedy nawet przekwitnie, to później i tak jest ozdobna z tych pędów i z liści. I na jesieni te liście przebarwiają się na żółty kolor. I jak dla mnie ona też jest ozdobna nawet pozostałej części sezonu. Ale teraz najważniejsze są kwiaty. Przepiękne kwiaty jak gwiazdki, jak dla mnie też nieznana wcześniej bylina. Wydaje mi się, że odmian Amsonii jest co najmniej kilka, a tą kupiłam jako po prostu Amsonię. To nie jest jakaś specjalna odmianowa Amsonia. Bylina prosta w uprawie. Skoro udała się w moim ogrodzie, to na pewno w innych ogrodach też da sobie radę. Kwitną też oczywiście bodziszki. Ja szczerze mówiąc straciłam rachubę, jeżeli chodzi o odmiany moich bodziszków. Na pewno nie mam słynnego bodziszka Rozan. Mam bodziszki kantabryjskie. Ta odmiana, którą pokazuję teraz, została przeze mnie nabyta chyba rok temu. I już zapomniałam nazwy, co się rzadko zdarza i trochę mi jest wstyd. Ale jeżeli chodzi o bodziszki, one dla mnie są ważne o tej porze roku. To jest taka dla mnie roślina zadarniająca. Później niestety brzydną, trzeba będzie obciąć i one odzyskają ładny pokrój po przycięciu, kiedy te czupryny zielone im odrosną. Ale warto sadzić bodziszki na pewno dla takiego efektu, jaki jest teraz. Czyli piękne, zielone liście i oprócz tego piękne kolory kwiatów. Ten akurat jest błękitny, mam też odmianę w kolorze białym i przede wszystkim mam bodziszki różowe. Dla mnie to jest przede wszystkim bardzo wartościowa roślina okrywowa, zadarniająca właśnie po to, żeby posadzić ją na przykład pod krzewami czy w takich miejscach, gdzie jest trochę więcej cieni albo potrzebuje jakiejś rośliny zadarniającej. Baptysja jeszcze w pąku, ale wydaje mi się, że jutro już zacznie rozkwitać. To jest jedna z bylin, na których bardzo mi zależało, ale baptysje u mnie też bardzo męczyły się. Ta roślina jest tutaj trzeci rok i właściwie drugi rok będzie kwitła. Rok temu to było bardzo słabe kwitnienie, praktycznie żadne. Ja się zastanawiałam, czy te rośliny przeżyją, czy nie. I tak pomyślałam, że jeżeli w tym roku będą się męczyły, to ja już dam im spokój. To znaczy uznam, że to nie jest ogród dla nich, że są złe warunki. Ale najwyraźniej po tych kilku latach roślina się przyzwyczaiła i chyba tej wiosny to będzie już ten pierwszy sezon, kiedy ona pokaże, na co ją stać. Kwiaty będą błękitne, takie błękitno-niebieskie. To jest roślina, która pod wieloma względami przypomina łubinę. Palowy, głęboki korzeń,
dlatego jest bardzo ciężka do przesadzania. Więc jeżeli już ma jakieś miejsce, to trzeba by jej dać spokój. Ja jej przesadzać nie będę, więc w tym miejscu mam nadzieję, że będzie ładnie kwitła. To jest bardzo ciekawa bylina właśnie pod tym względem, że kwitnie wcześnie, czyli koniec maja, początek czerwca. Też kolor właśnie błękitno-niebieski, taki dosyć ciekawy. I przede wszystkim, jak dla mnie, roślina niezbyt spopularyzowana, więc na swój sposób oryginalna. I warto ją mieć właśnie też ze względu na to, że jest miododajna. Ostrogowiec to kolejna bylina, której warto się przyjrzeć i poświęcić trochę uwagi. Wydaje mi się, że to jest bylina niezbyt dobrze znana. Sama jej nie znałam jeszcze kilka lat temu. Mam ostrogowce czerwone i ostrogowce białe. Ale białe są tegoroczne i dopiero zaczynają kwitnąć. Zresztą są nieduże. A to jest jedyny czerwony ostrogowiec. Miałam dwa, ale jednego chyba wydziabałam. Fajna bylina, wydaje mi się, że stosunkowo nieznana, bardzo łatwa w uprawie, co potwierdza fakt, że u mnie przetrwała. Teraz jeszcze nie w pełni rozkwitła, ale ma piękny, intensywny, czerwony kolor i tutaj w sąsiedztwie fioletowych łubinów bardzo dobrze wygląda. Piękny, właśnie taki mocny, czerwony akcent, który dobrze tutaj gra właśnie czy z łubinami, czy też z innymi roślinami, które jeszcze są zielone. Koniec maja to oczywiście kwitnące irysy. U mnie są tylko irysy brudkowe. Kiedy kupiłam moje rancho, były tutaj dwie kępy irysów. Jedna kępa w kolorze cri, druga w kolorze błękitnym. I na początku, kiedy jeszcze zajmowałam się remontem i nie miałam głowy ani kasy do ogrodu, to wtedy rozmnażałam te rośliny, które miałam i akurat zajęłam się irysami. I tych białych ekri i błękitnych mam dosyć sporo właśnie z rozmnożenia. Mam też sporo zdobycznych. Te, które teraz pokazuję, kupiłam przez internet w szkółce. No i to jest akurat rozczarowanie, bo one miały być bardzo wyszukane, a okazały się dosyć pospolite. No ale ja z zasady roślin nie wyrzucam, więc one tutaj są i raczej będą. Jeżeli chodzi o zakup irysów, wydaje mi się, że najlepiej kupować irysy w trakcie kwitnienia, bo wtedy wiadomo dokładnie, co kupujemy. Ja kiedyś widziałam na targu, że są sprzedawane irysy właśnie z kwiatem i wtedy kupujemy kłącze, wiadomo, czego się spodziewać. I gdybym miała kupować, to kupowałabym albo w ten sposób, albo też najlepiej wymienić się z innymi ogrodnikami albo poprosić kogoś o ukopanie kawałka irysa, bo wtedy wiadomo też, czego się spodziewamy i najlepsza jest wymiana ogrodnicza coś za coś i wtedy można się podzielić swoimi nadwyżkami i zdobyć jakąś wartościową roślinę. Irysy, jak dla mnie, rośliny kompletnie bezproblemowe, urosną wszędzie, ciężko się ich nawet pozbyć, dobrze znoszą suszę i są też fajną ozdobą w bukiecie. Nie wszystkim może podobać się ich zapach, no ale to jest zapach, to jest sprawa drugorzędna. Dosyć długo wytrzymują w wazonie, oczywiście jeżeli się im usuwa te starsze kwiaty. Fajna roślina, nie stwarzająca problemów i przede wszystkim teraz najważniejszy w niektórych ogródkach akcent kolorystyczny. I to były wszystkie najważniejsze kwitnące byliny w moim ogrodzie. Na piwonie trzeba jeszcze trochę poczekać. Z piwoniami jest tak, że one bardzo szybko mają pąki i się wydaje, że już lada dzień będą kwitły, ale jeszcze trzeba poczekać. Mam nadzieję, że na Boże Ciało rozkwitną. Na ostróżki też jeszcze trzeba poczekać. Już w blokach startowych są krwawniki. I teraz już z każdym tygodniem będzie coraz więcej działo się w ogrodzie bylinowym. Tymczasem cieszę się właśnie tymi moimi łubinami, które pięknie pachną, pięknie wyglądają, są miododajne. No a właśnie z racji tego, że dzisiaj mamy zielone świątki, to zaraz trzeba będzie zrobić bukiety i przyozdobić tymi wszystkimi roślinami dom. Do zobaczenia.